Dzień dobry. Witam biorących udział w dzisiejszej zdalnej sesji nadzwyczajnej Rady Miasta. Witam pana burmistrza Andrzeja Katarzyńca. Witam zastępcę burmistrza pana Sebastiana Kuleszę. Witam panią sekretarz Anitę Staszkowian. Witam radną Urzędu Miasta panią Marię Wrońską. Witam skarbnik miasta panią Teresę Łapczyńską. Witam radnych miasta Żagań. Witam naczelników wydziałów biorących udział w dzisiejszej sesji i witam również mieszkańców Żagania oglądających nas w przekazie audio-wideo. Informuję, że każdorazowa sesja Rady Miasta Żagań jest nagrywana. Wobec powyższego biorący udział w sesji wyrażają zgodę na publikację wizerunku. Przypominam państwu radnym, że podczas transmisji sesji należy przestrzegać rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tak zwanego RODO. Zanim przejdę do punktu pierwszego porządku, punktu dotyczącego porządku obrad dzisiejszej sesji, proszę panie i panów radnych o potwierdzenie kworum. Ale nie wyświetla się. Proszę o potwierdzenie. Proszę odświeżyć sobie. Jeszcze pan Henryk Sienkiewicz. Pan Henryk Sienkiewicz, bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Zamykam potwierdzenie kworum. Stwierdzam. Na podstawie potwierdzonego kworum stwierdzam, że na 21 radnych z danej sesji Rady Miasta udział bierze 20. Nieobecny jest pan Henryk Sienkiewicz. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym udział panie przewodniczący, sesji. Mam. Panie przewodniczący, jestem, zaraz potwierdzę. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Sienkiewicz potwierdził kworum w sposób ustny. Stwierdzam, że w sesji bierze 21 radnych, zatem mamy komplet. Sesja dzisiejsza jest sesją prawomocną, a podjęte na niej uchwały będą uchwałami prawomocnymi. W związku z powyższym informuję również radnych, że zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie sesji i otrzymali dokumenty związane z dzisiejszym porządkiem obrad. W tej sytuacji uważam, że wyczerpany został punkt pierwszy porządku obrad i przechodzę do punktu drugiego porządku obrad dzisiejszej sesji. I na podstawie artykułu 20 ustęp 4 w związku z ustępem 1a ustawy o samorządzie gminnym burmistrz miasta przedłożył wniosek o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez wniesienie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały, w sprawie uchwalenia uchwały dotyczącej regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Żagań o statusie miejskim. Na podstawie paragrafu 11 punkt 2 statutu gminy Żagań proszę burmistrza miasta lub upoważnioną przez niego osobę do omówienia projektu uchwały. Z tego, co mi pan burmistrz zasygnalizował, uchwałę omówi pan wiceburmistrz Sebastian Kulesza. Bardzo proszę, panie Sebastianie. Proszę o zabranie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, halo, jestem słyszalny. Szanowni państwo, przy poprzednim procedowaniu tej uchwały, o którą wnosi pan burmistrz,
Chodzi o uchwałę o przyznaniu dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach naszego miasta. Usłyszeliśmy, że jeśli ją zmienimy, to tak sugerował bodajże pan przewodniczący Komisji Oświaty, to mamy szansę stać się przykładem dla innych samorządów. No, mam wrażenie, że to nie o taki przykład chodziło. Jak państwu wiadomo, nadzór wojewody uchylił tę uchwałę i za główną przesłankę podał niemożność wprowadzenia zmian po zakończeniu konsultacji ze związkami zawodowymi. Skutkiem tego podwyżki dodatków, które mogły wejść od początku roku, tak naprawdę pozostają do dziś niewprowadzone. I dlatego pan burmistrz postanowił działać niezwłocznie i przedłożyć państwu tę uchwałę w dniu dzisiejszym. Drugą rzeczą, na którą zwrócił uwagę nadzór wojewody, organ nadzoru, to jest kwestia kilku warunków uzyskania dodatku motywacyjnego zarówno przez dyrektora, jak i przez nauczycieli. Podkreślono tam między innymi, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych czy prawidłowe terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej to nie może być warunek do przyznania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, bo to są podstawowe obowiązki każdego nauczyciela. Na podobnej zasadzie nie można przyznać dyrektorowi szkoły dodatku motywacyjnego na przykład za bodajże tam było prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej szkoły, bo to też jest jeden z podstawowych obowiązków kierownika jednostki. I dlatego wzięliśmy pod uwagę wszystkie te sugestie skierowane do nas przez Wydział Nadzoru Wojewody Lubuskiego. Dla pewności skonsultowaliśmy to jeszcze ten ostateczny tekst uchwały z nauczycielskimi związkami zawodowymi. I dlatego prosimy dzisiaj panie i panów radnych o przyjęcie przedłożonej uchwały, bo jest to zmiana bardzo długo wyczekiwana zarówno przez wychowawców i nauczycieli, jak i przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Ja państwu tylko przypomnę, przepraszam. Przypomnę państwu tylko, że zastosowaliśmy w niej wysokość dodatków w procentach. Być może to w jakiś tam sposób państwa nie przekonywało. Dlatego postanowiliśmy z panem naczelnikiem oświaty pokazać państwu wyliczenie. Ja za chwileczkę państwu to udostępnię, jeśli chodzi o kwoty. Pan przewodniczący poprosił, więc dlatego referuję. Nie wiem, czy jest to widziane u państwa? Nie, jeszcze nie. Tak, jest to na ekranie? Mogą państwo potwierdzić? Tak, jest. Proszę państwa, tutaj na ekranie mają państwo zmiany dodatków właśnie. Ja w ogóle nie jestem widzialny, nie wiem dlaczego. Może teraz. Zmiany dodatków w kwotach przy obecnie obowiązującej uchwale. I mają państwo tutaj na przykład minimalny dodatek motywacyjny obecnie wynosi 137 zł. Po przyjęciu tej uchwały minimalny będzie wynosił 172 zł. Maksymalny obecnie 689. Po przyjęciu uchwały 809 i tak dalej, i tak dalej. Mają państwo również tutaj dodatki funkcyjne dla dyrektorów poszczególnych jednostek w widełkach, które są podane w uchwale oczywiście procentowo. Ja przypomnę, że procentowo podaliśmy państwu te propozycje, dlatego że chcieliśmy, aby te wysokości tych dodatków ulegały rewaloryzacji przy wzroście wynagrodzeń dla nauczycieli i myślę, że to jest dla nas wszystkich oczywiste. Mają również tutaj państwo dodatek funkcyjny dla, proszę zwrócić uwagę, dla dyrektorów przedszkoli. Mamy go w wysokościach od 300 do 700 zł obecnie. Jest to bardzo niski dodatek i dlatego tutaj należy jak najszybciej zadziałać, żeby go zmienić. Po przyjęciu uchwały te widełki będą pomiędzy 1011 zł a 1618 zł. I to tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Bardzo bym prosił państwa o poparcie, po pierwsze, wprowadzenia do porządku obrad tej uchwały, a po drugie o zagłosowanie za nią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos? Tak, panie przewodniczący. Ja bym chciał zabrać głos. Ja myślę także, proszę państwa,
Proszę Państwa, może tak zrobimy. Przegłosujemy, czy ją wprowadzamy do porządku obrad. Jeżeli ją wprowadzimy do porządku, to będziemy nad nią dyskutować. Panie Przewodniczący, ale myślę, że w tej chwili też dyskusja jest zasadna, jeżeli chodzi o umieszczenie uchwały w porządku obrad. Prosiłbym nam dać po prostu głos. Pan Tomasz Maciejak, Krzysztof Sieńko, ja bym poprosił w kolejce. Ja też mam pytanie, panie Adamie. No nie. Proszę bardzo, kto z pierwszych chce zabrać głos? Tomasz Maciejak, mogę zabrać głos? Tomasz Maciejak. Ja bym się chciał tutaj odnieść właśnie do słów pana wiceburmistrza. Mówił, że rozstrzygnięcie nadzorcze było w stosunku do uchwały. No właśnie, w stosunku do uchwały, którą głosowaliśmy. Czyli w stosunku do uchwały z poprawkami. A teraz jest wrzucona uchwała bez tych poprawek, które były wtedy głosowane. Ja nie wiem, czy to jest zasadne, żeby po prostu to głosować. Powinna być głosowana i uzgodniona ze związkami zawodowymi, tak jak była po prostu głosowana na sesji, czyli z wnioskami pana przewodniczącego oświaty. I druga sprawa jest taka, że jeżeli chodzi o wysokość przyznawania dodatków, że przyznaje dyrektor szkoły od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z wyższym wykształceniem pedagogicznym, tak? A w rozstrzygnięciu nadzorczym już w pierwszym zdaniu możemy przeczytać, że organ prowadzący określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków. Czy to nie będzie po prostu sytuacją, która znów doprowadzi do obalenia tej uchwały przez to, że po prostu nie będzie spełniony ten punkt, że nie jest dla poszczególnych stopni awansu, bo powiedzmy, że jest, ale na podstawie po prostu wynagrodzenia nauczyciela mianowanego i tak nie powinno być. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jest drugi w kolejce pan Krzysztof Sieńko. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, panie radni, panowie burmistrzowie. Ja bardzo dziękuję, że tutaj pan wiceburmistrz zwrócił uwagę, że ta uchwała z tymi zmianami została uchylona przez nadzór wojewody. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że te zmiany, które wprowadziliśmy do uchwały, nie były poddane konsultacjom ze związkami. A przy tej okazji wyszło sporo różnych nieprawidłowości, których ta stara uchwała zawierała. Ja mam pytanie do pana burmistrza, przepraszam, do pana wiceburmistrza. Proszę powiedzieć, jaka uchwała była oddana teraz negocjacjom ze związkami zawodowymi? Po wyczerpaniu dyskusji udzielę głosu panu burmistrzowi do odpowiedzi. Proszę bardzo. Tylko dopytać, czy to była uchwała, którą żeśmy przegłosowali podczas ostatniej sesji Rady Miasta, czy jakaś inna, nad którą żeśmy się nie zajmowali i nie była przez nas procedowana? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto następny w kolejce? Mogę ja? Proszę bardzo, pani Kinga Drewicz. Ja mam pytanie do pana Sebastiana. Panie Sebastianie, dlaczego rozwiązanie procentowe jest lepsze od kwotowego? Ja bym tylko to chciała wiedzieć. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze chciał zabrać głos? Panie Przewodniczący, ja chciałem jeszcze zapytać. Proszę bardzo, pan Daniel Marchewka. Panie Przewodniczący, Szanowna Wysoka Rado. Na ostatniej sesji mieliśmy taki bardzo nieprzyjemny moment, w którym zarzucano panu radnemu Kwarcińskiemu, że na kilka minut przed sesją przesyła jakieś materiały, że nie można się z nimi zapoznać i tak dalej. Dzisiaj natomiast na sesję trafia bardzo ważna uchwała. I tak naprawdę nikt z nas nie mógł się z nią zapoznać. Dodatkowo wczoraj była komisja oświaty. W dziwny sposób pan wiceburmistrz milczał. Miał możliwość przekazania, że na dzisiejszej sesji będziemy debatować ewentualnie nad projektem uchwały, że jest zamiar wniesienia tego projektu do porządku obrad. Wiemy, jakie emocje budził ten projekt ostatnio, czy ta uchwała, która była tutaj dzisiaj już wymieniana. Dlatego ja stawiam wniosek formalny o to, aby nie wprowadzać tego
do porządku obrad. Może ten wniosek jest jakby kontrwnioskiem do wprowadzenia, więc będziemy głosowali, wprowadzić czy nie. Natomiast, panie przewodniczący, no, trzymajmy się jakichś reguł. Pokazanie tabelki przed nie wiem, kilkoma minutami, powiedzenie kilku słów nie załatwi sprawy tak doniosłej. Dodatkowo przez cały czas jest najważniejszym tym argumentem, który tutaj się przebija, konsultowanie tego i wypowiedzenie się związków zawodowych, nauczycieli. Ja po prostu proponował, aby to się odbyło w sposób cywilizowany i należyty na komisji. I wtedy będziemy mogli naprawdę się z tym zapoznać. Nie twórzmy prawa, które później kończy się tym, że jest negowane przez pana wojewodę, bo to w jakimś stopniu odbija się na wizerunku rady, radnych, pana przewodniczącego. Wiadomo, kto pracuje, ten popełnia błędy. Natomiast jeżeli możemy ich uniknąć, to ich uniknijmy. I mi się wydaje, że mamy teraz taką możliwość, aby tego błędu nie popełniać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Panie przewodniczący, bardzo bym prosił, składam wniosek o zamknięcie dyskusji, bo ta dyskusja do niczego nie doprowadzi, a każdy mógł zapoznać się z tą uchwałą wcześniej, także nie ma sensu dyskutowania. Dziękuję. Dziękuję. Przepraszam bardzo, jak wcześniej? 10 minut przed sesją, panie radny? Kiedy wcześniej? No, mi się ta uchwała nie śniła. Proszę państwa, proszę, proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. Proszę państwa, w odpowiedzi jedynie na prośbę pana Daniela dotyczącego wycofania tego wniosku, niestety nie mogę przyjąć pana wniosku do realizacji ze względu na to, że zgodnie z paragrafem 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym porządek obrad może być tylko zmieniony za zgodą osoby, której sesja nadzwyczajna została zgłoszona. Także nie poddam pana wniosku pod głosowanie, bo burmistrz nie wyraża zgody na wycofanie tego wniosku. Natomiast bardzo proszę teraz o udzielenie, oddaję głos panu wiceburmistrzowi i proszę o udzielenie odpowiedzi. Już momencik, proszę, muszę wyłączyć. Proszę państwa, ja chętnie udzielę odpowiedzi na te pytania. Myślę, że te pytania mogły być zadane w dyskusji nad tą uchwałą, bo teraz tak naprawdę rozpatrujemy wprowadzenie tej uchwały pod obrady. Natomiast ja odpowiem w tym momencie. Bardzo bym prosił, żeby najpierw przegłosować wprowadzenie tej uchwały pod obrady, a później, jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania, ja chętnie udzielę tych informacji. Proszę państwa, pierwsze pytanie od pana radnego Maciejaka. Nie do końca je rozumiem. Tutaj organ prowadzący, czyli pan burmistrz, ustala wysokości dodatków dla poszczególnych stopni awansu, ale nie jest powiedziane, że dla poszczególnych stopni awansu w zależności od tego, czy ktoś jest nauczycielem mianowanym, może mieć tylko na przykład z poziomu nauczyciela mianowanego, a ten, kto jest nauczycielem dyplomowanym, tylko z poziomu nauczyciela dyplomowanego. Tutaj nie zawęża się wyboru albo możliwości ustalenia wysokości tego dodatku tak naprawdę. To po pierwsze. Po drugie, padło pytanie od przewodniczącego Sienki o to, czy to była, co to jest za uchwała. Jest to uchwała, którą procedowali państwo w grudniu, która została państwu przedłożona przez pana burmistrza, nad którą mieli państwo możliwość zapoznać się, ponieważ była w propozycji uchwał na sesję grudniową, na koniec grudnia, z tymi kilkoma poprawkami, które były zasugerowane przez organ nadzoru. Ja państwu chętnie dokładnie te poprawki nawet wytłumaczę w momencie, kiedy będziemy już głosowali nad uchwałą. Natomiast zarzut, że to jest tuż przed sesją, to jest taki sam zarzut, jaki można odpowiedzieć panu przewodniczącemu, że wprowadzanie poprawek tuż przed sesją na powiedzmy sesję spowodowało niestety opóźnienie wprowadzenia tych podwyżek dodatków dla nauczycieli.
Trzecie pytanie było od pani Kingi Drewicz. Pani radna pyta, czy dlaczego procentowe jest lepsze od kwotowego. Proszę państwa, z tego względu, że to kwotowe jakby pozostaje w miejscu, procentowe pozwala na to, że za każdym razem, gdy wynagrodzenia nauczycieli są rewaloryzowane, kiedy podnoszona jest płaca nauczycieli, to automatycznie wzrasta również kwotowo dodatek dla nauczycieli i wówczas nie ma jakby potrzeby co chwilę przyglądania się tej uchwale, co chwilę jej zmieniania. Proszę zauważyć, że te kwoty są naprawdę wysokie, jeśli chodzi o te podwyżki i te zmiany, tak jak państwu to przedstawiałem w tej tabeli. I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego teraz? Ja państwu to przed chwilą powiedziałem. Dlatego, że proszę państwa, z każdym dniem, z każdym miesiącem tak naprawdę opóźniamy wejście w życie czegoś, co jest oczekiwane, zarówno tak jak powiedziałem, przez nauczycieli i wychowawców, jak i przez dyrektorów szkół. Efekt tego, co zadziało się na sesji grudniowej, to jest to, że ani w styczniu, ani w lutym ci ludzie nie dostali tych podwyżek. Teraz mogliby uzyskać te większe dodatki, jeżeli państwo zaprocedują to i zagłosują za tym dzisiaj. I będzie to wprowadzone jak najszybciej. Natomiast opóźnianie tego i przedłużanie tej procedury spowoduje, że znowu te dodatki nie będą im przyznane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Tak, panie przewodniczący, Krzysztof Sienko, można? Bardzo. Ja tu chciałem się odnieść do słów pana wiceburmistrza. Panie wiceburmistrzu, proszę nie obwiniać radnych, że wstrzymują możliwość uzyskania większych zarobków przez dyrektorów i nauczycieli. To po pierwsze. Po drugie, bardzo się cieszę, jeżeli chodzi o odnośnie dodatków funkcyjnych. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Tutaj jest też, podpieram to obiema rękoma. Co do zawężenia możliwości dawania większych dodatków nauczycielom. No tutaj właśnie nie będzie zawężenie, ponieważ nauczyciel dyplomowany będzie miał swój dodatek motywacyjny naliczany od wynagrodzenia nauczyciela mianowanego, czyli niższego stopnia awansu zawodowego. I jeszcze taka mała uwaga. Ja swoje poprawki, panie burmistrzu, zgłosiłem 3 dni przed sesją, a nie tak jak teraz uchwała się pokazała 20 minut przed sesją. I mam pytanie do pana. Dlaczego nie była poddana konsultacjom ze związkami zawodowymi uchwała, którą, znaczy nie uchwała, tylko poprawki do uchwały, które poparło 14 radnych. Tylko została im przedstawiona związkom taka zaproponowana, którą państwo zaproponowaliście nam na sesji grudniowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, złożyłem wniosek. Mam jeszcze, ja bardzo przepraszam. Został zgłoszony wniosek przez pana. Ja udzieliłem po przewodniczącemu tylko Komisji Oświaty. Został zgłoszony wniosek formalny przez pana radnego Łosia o zamknięcie dyskusji. Mogę zezwolić na jeden głos za tym wnioskiem i jeden głos przeciw. Czy ktoś w tym kwestii za chce zabrać głos bądź przeciw temu wnioskowi? Nie ma, nie słyszę, zatem przystępuję do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem do porządku dzisiejszych obrad proponowanej zmiany? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Ale czy głosujemy ten wniosek pana Łosia najpierw? Nie. Nie, przepraszam. Przepraszam bardzo. Kto jest, pospieszyłem się. Przeprowadzę, co głosuj, co nacisnęłaś? Samogłosowanie, dobrze. Momencik, przepraszam bardzo, ale wniosek, pan Daniel Marchewka zwrócił słuszną rację, bo głosujemy najpierw wniosek pana radnego Łosia o zamknięcie dyskusji. Nie usłyszałem głosów za i nie usłyszałem głosów przeciw, dlatego przeszedłem bezpośrednio do głosowania, za co państwa przepraszam i poddam pod głosowanie sam wniosek. Zobaczmy się tutaj. To jest.
Zobaczymy, tak? Dobrze. Już jest, można głosować. Już można głosować, bardzo proszę. Sienkiewicz za. Pan Sienkiewicz za jest, proszę odnotować. Pan Sieńko, pan Nowak Tomasz jeszcze proszę o głos. Panie Przewodniczący, ja nie biorę udziału w tym głosowaniu. Pan Sieńko nie bierze udziału w głosowaniu. Pan Nowak Tomasz. Jestem za, ale głosowanie mi się nie wyświetla. Dobrze, pan stwierdzam. Zamykam głosowanie. Stwierdzam. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Głosów przeciwnych 4. 2 głosy wstrzymujące się. 1 osoba nie brała udziału. Za wprowadzeniem głosowało osób 14. Stwierdzam, za zamknięciem dyskusji. Za zamknięciem dyskusji, przepraszam. Stwierdzam, że dyskusja została zamknięta. Przystępujemy do głosowania dotyczącego wprowadzenia do porządku obrad proponowanego projektu uchwały w sprawie dodatków do wynagrodzeń nauczycieli. Kto z pań, panów radnych jest za wprowadzeniem tej uchwały do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Sienkiewicz za. Pan Sienkiewicz za. Stwierdzam. Zamykam głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za uchwałą głosowało 14 radnych, przeciw wprowadzeniu głosowało 4 radnych, 3 radnych się wstrzymało, 1 głos, to pana Sienkiewicza jest ten głos, tak? 14, momencie, proszę, 14 za. Dobrze, 14 za, dobrze, czyli wszystko powiedziano. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został zmieniony. Proszę państwa, na podstawie artykułu 20 ustęp 4 w związku z ustępem 1 ustawy o samorządzie, przepraszam bardzo, na podstawie paragrafu 8 punkt 2 i 3 oraz paragrafu 18 statutu miasta Żagań, a także artykułu 20 punkt 1a z uwzględnieniem punktu 4 ustawy o samorządzie gminnym, radny Grzegorz Kuźniar w imieniu własnym i klubu radnych mieszkańców Nasze Miasto, Nasz Powiat przedłożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad 27 nadzwyczajnej sesji Rady Miasta o dodatkowy punkt w sprawie podjęcia apelu Rady Miasta do Rady Ministrów o zaprzestanie prac nad projektem ustawy o dodatkowych przychodach związanych z tak zwaną składką reklamową. Informuję państwa radnych, że burmistrz pismem z dnia 11 lutego 2021 roku, działając w oparciu o artykuł 20 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym, nie wyraził zgody na zmianę proponowanego porządku obrad. W związku z powyższym nie mogę poddać pana wniosek pod głosowanie. Stwierdzam, że został wyczerpany punkt drugi, choć o głos prosił mnie jeszcze pan Andrzej Chodań. Nie słyszę. Przechodzę zatem do punktu trzeciego, uchwały. Proszę państwa. Proszę o głos. Panie Andrzeju, naprawdę pana nie słyszę. Ja prosiłem. No ja się staram dobić do pana tylko jak mogę, ale no przykro mi. Bardzo przerywa panie Andrzeju. Panie przewodniczący. No panie Andrzeju, ja naprawdę chcę panu umożliwić zabranie tego głosu, ale my pana nie słyszymy. To bardzo o to proszę.
No to proszę, udzielam panu głosu, bo jak rozpocznę procedurę głosowania, to panu nie udzielę. Robić do pana, ale coś, no, nie wszystko widać gra. Bardzo panu dziękuję. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, za zgodą pana przewodniczącego, jeśli pan pozwoli, zwrócę się do pana burmistrza w kwestii porządku dzisiejszych obrad. Doskonale wiem, że mój wniosek nie może być głosowany. Do tego wniosku może się ustosunkować tylko pan burmistrz, gdyż to on jest wnioskodawcą o zwołanie sesji nadzwyczajnej i to on ustala porządek obrad. Panie burmistrzu, mam wniosek, a jednocześnie nazwałbym to prośbą o zdjęcie z dzisiejszej sesji nadzwyczajnej w porządku obrad punktu co do skargi pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1. Uzasadnienie. Poprzednia skarga, która była złożona w Komisji Skarg i Wniosków dotycząca mieszkańca, uzyskała odpowiedź prawników, że jej długie rozpatrywanie było wynikiem choroby covidowej i pandemii covidowej w Polsce. Tutaj ta sytuacja co do pani dyrektor jak najbardziej znajduje uzasadnienie w tejże sytuacji pandemicznej. Dlaczegoż? Dlatego, że no, wiemy o tym, że posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków było ustalone z datą, terminem dużo wcześniejszym, ale no, niestety zachorowała nam pani przewodnicząca komisji. Bardzo się cieszymy, że pani przewodnicząca z choroby wychodzi, czego życzymy również jej mężowi, co jest naprawdę szczere. I uważam, że jeżeli byśmy mogli wrócić do sprawy, gdy wróci do pracy pani dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej numer 1 i gdy to ona będzie mogła się ustosunkować do skargi, którą złożyła na posiedzeniu komisji w przyszłym tygodniu, a skargę rozpatrzymy w trybie sesji zwyczajnej, która jest przewidziana na 22 lutego, to nic się nie stanie. Jeżeli to są terminy, które będą naruszone, to właśnie powołanie się na chorobę, na ten stan pandemii jest prawdziwe, bo jest prawdziwe i w pełni uzasadnione. Bardzo proszę, aby pan burmistrz wziął to pod uwagę i zniósł z porządku obrad dzisiejszej sesji ten punkt. Dlaczegoż jeszcze? Dlatego, że ja powiem szczerze, mimo że co nieco znam się na oświacie, nie bardzo wiem, jak się ustosunkować do niektórych punktów skargi. A jeżeli będę mógł zadać pytania, porozmawiać z panią dyrektor, po prostu będę miał jasność. Jednocześnie bardzo serdecznie chciałbym podziękować panu burmistrzowi za zrozumienie, a panu i Sarnowej Radzie za wysłuchanie. Dziękuję. Dziękuję panu, panie Andrzeju. Proszę państwa, terminy urzędowe w zakresie tej skargi zostały wyczerpane. Zarówno termin ten, który był dwumiesięczny określony i przekazany do informacji zarówno pani Kalinowskiej, jak i wojewody lubuskiego i kuratora, jak i drugi termin, który przedłużyłem, wynikający z ustawy covidowej na 30 dni. I niestety muszę stwierdzić to, że ten termin rozpatrzenia skargi jest terminem ostatecznym. Ja jestem zobowiązany jako przewodniczący określonymi terminami wynikającymi z ustawy. I chcę dotrzymać tych terminów ze względu na to, że pan wojewoda tutaj miał zastrzeżenia co do długości rozpatrywania tej skargi. W związku też nie widzę zasadności wycofania tej skargi, tym bardziej, że pani Danuta Kozłowska była obecna na posiedzeniach jednej i drugiej komisji. Na jednej udzieliła odpowiedzi wyczerpujących, na drugiej komisji wspólnej pytań do pani Kozłowskiej nie było. W związku z tym, panie Andrzeju, przykro mi, ale nie mogę przyjąć pana wniosku. Przepraszam, panie przewodniczący. Tak. Myślę, że tutaj przez pomyłkę zastąpił pan w kompetencjach pana burmistrza.
ponieważ nie, był panie, kierowany nie, do pana burmistrza i teraz ja się prosiłbym, przepraszam, ale moment, kończę. Panie, pozwoli panie pan, radny, przeprosiłbym, żeby pan burmistrz powiedział ja tak lub nie. Głosu i nie ponieważ to będzie panu, istotne uniemienie, jeżeli głosu. Chodzi o procedurę sesji. Niech pan to zrozumie. Nie, ja rozumiem, ja to rozumiem. Pan też niech nie zrozumie. Prosiłbym, żeby pan burmistrz odpowiedział tak lub nie. Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, jeśli mogę, chciałbym zwrócić uwagę, że przy porządek obrad jest przewodniczący. Ja pana szanuję jako przewodniczącego. Proszę zapytać, czy udzielę panu głosu. Jeżeli pan o to zapyta, to ja panu albo udzielę, albo go nie udzielę. To bardzo proszę o zgody na udzielenie głosu. Proszę bardzo, panie przewodniczący. I chciałbym przypomnieć, że porządek obrad został już przegłosowany, dlatego te wszystkie dyskusje są niepotrzebne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzę do punktu trzeciego, to jest uchwały. Uchwała w sprawie, pierwsza uchwała w punkcie 3a w sprawie zwolnienia z podatków od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej skazanych grupą mieszkańców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała omawiana była na posiedzeniach komisji, zarówno Komisji Gospodarki, Finansów, jak i też Komisji Oświaty i Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Uzyskała pozytywną opinię. Czy ewentualnie są jakieś zapytania do tej uchwały? Nie ma. Panie przewodniczący, czy ja mogę? Proszę bardzo, ale w sprawie uchwały. Tak, w sprawie uchwały chciałem tylko tutaj podziękować za przedłożenie tych nowych numerów PKD i sobie pozwolę odnieść do tej poprzedniej sesji i myślę, że... Panie Tomaszu, poświęcił czas na przeanalizowanie tego numeru PKD wcześniej, zamiast skupić się na pewnych atakach. Myślę, że oszczędziłoby to też, jeśli chodzi o prowadzących tą działalność gospodarczą. Na pan pytanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, zamykam sprawę. Czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi? Nie ma, nie słyszę. Przystępuję do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Sienkiewicz za. Pan Sienkiewicz za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Krzysztof Sienko za. Nie mam głosowania. Krzysztof Sienko za. Dobrze, odnotujemy. Stwierdzam. Zamykam głosowanie. Stwierdzam. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za uchwałą głosowało 20 radnych, jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzimy do punktu 3b, to jest projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Żagań za 2021 rok. Uchwała uzyskała opinię pozytywną wszystkich czterech komisji stałych, które odbyły się na dwóch posiedzeniach wspólnych. Czy ktoś z pań, panów radnych ma do tej uchwały zapytania? Nie ma, nie widzę, przechodzę do głosowania i nie słyszę. Przechodzę do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Sienkiewicz za. Pan Sienkiewicz za. Andrzej. Zamykam głosowanie. Stwierdzam. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. 21 radnych było za. Przechodzimy do punktu 3c, to jest projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały numer
17/3/2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nawiązanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. Uchwała omawiana była na posiedzeniach wspólnych komisji. Uzyskała opinię pozytywną wszystkich komisji. Czy są uwagi do tej uchwały? Nie ma, nie widzę. Przystępuję do głosowania. Kto z pań, z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Sienkiewicz za. Pan Sienkiewicz za. Pan Grzegorz Kuźniar. Pan Grzegorz Kuźniar. Zamykam głosowanie. Stwierdzam. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za uchwałą głosowało 19 radnych. Jeden głos wstrzymujących. Jedna osoba nie brała udziału. Pan Grzegorz Kuźniar. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzę do punktu 3d. To jest projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza miasta Żagań. Uchwała omawiana była na posiedzeniach komisji wspólnych i uzyskała pozytywną opinię. Czy ktoś z radnych chciał zadać pytanie? Tak, panie przewodniczący, Daniel Marchewka. Pan Daniel Marchewka. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ja miałem pytanie do pani przewodniczącej Komisji Skargi i Wniosków. Czy można by było doprecyzować kwestie związane z tym, ponieważ analizując treść skargi szanownej pani dyrektor Małgorzaty Kalinowskiej, w skardze były poruszone kwestie związane z karą upomnienia, jak również dodatku jubileuszowego. Nie znajduję tutaj jakby odniesienia w treści odpowiedzi na skargę. Więc gdyby pani przewodnicząca była łaskawa wyjaśnić, z czego to wynika, byłbym bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu pani przewodniczącej Komisji Wniosków, Skarg i Petycji. Panie przewodniczący, szanowna Rado, jeżeli chodzi o punkt pierwszy, kary upomnienia, oczywiście pani dyrektor została ukarana na wniosek konserwatora zabytków, który wystosował pismo do burmistrza, jako że zostały tam prowadzone prace na terenie szkoły podstawowej, publicznej szkoły podstawowej numer 1, które po prostu wymagają odpowiedniego zezwolenia konserwatora zabytków w trybie decyzji administracyjnej. A przyznam, że z dokumentów wynika, że pani dyrektor twierdzi, że tam jakieś fugi tylko były robione, jednak konserwator stwierdził, że był tynkowany ceglany cokół, który również jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Żagania. I tutaj konserwator zabytków zwrócił się do burmistrza o wyciągnięcie konsekwencji co do osoby winnej. I tutaj burmistrz musiał zareagować właśnie karą najmniejszą upomnienia, gdzie pani dyrektor złożyła sprzeciw, a burmistrz działając w dobrej wierze, żeby pani dyrektor jakby nie zachowywać tej kary, po prostu nie odniósł się do tego sprzeciwu i ta kara jakby wygasła. Natomiast jeżeli chodzi o wypłatę nagrody jubileuszowej, nagroda ta jest należnością obligatoryjną. I tutaj organ prowadzący nie wyraża, czy wyraża zgodę na jej wypłatę. Tutaj w budżecie szkoły każdy ma zaplanowaną wysokość nagród jubileuszowych przysługujących poszczególnym pracownikom i to szkoła wypłaca tą nagrodę. Także tutaj ja też nie widzę jakby winy burmistrza w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Ja chciałbym się jeszcze odnieść do tego.
Panie Danielu, odnieś się czy pytanie? Ale to chyba zabieram głos. To dobra, nie ma formy czy pytanie, czy odnieść. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Ja mam też pytanie do pani, w takim razie pytanie do pani przewodniczącej skarg, Komisji Skarg i Wniosków. Przepraszam, Danusiu, że akurat muszę o niektóre rzeczy pytać, natomiast chodzi mi o formę i formułę uzasadnienia tej uchwały. Ponieważ w mojej opinii no jest to dość taka, to uzasadnienie jest takie, no bym powiedział, bardzo skromne. I czy ono jakby wyczerpuje te znamiona uzasadnienia w opinii komisji, członków komisji i tak dalej, czy no to jest bardzo ważna rzecz, bo nieczęsto dyrektor jednostki podległej składa skargę na swojego zwierzchnika, organ prowadzący. A jak wiemy, Szanowni Państwo, jest to też związane z kwestią tego, iż przecież to już nie jest tajemnicą. Wystąpiono o to, aby panią dyrektor odwołać z funkcji dyrektora, co się odbiło bardzo szerokim echem w naszym mieście. Z pewnością będzie też wywoływało ogromne reperkusje, jeżeli chodzi o przyszłość. I ta skarga w moim mniemaniu jest niezwykle ważną, doniosłą skargą i powinno się po prostu naprawdę szczegółowo odnieść do tych wszystkich kwestii. Ja rozumiem i bardzo cenię to, że pani przewodnicząca zapoznała się z tym materiałem i jest w stanie go, powiedzmy, streścić ustnie. Natomiast ustne streszczenie w formule działania administracji publicznej jest niewystarczające w moim mniemaniu i dlatego teraz prosiłbym o to, abyśmy się może zastanowili, czy tego nie uzupełnić i nie rozszerzyć. Także to jest takie pytanie do pani przewodniczącej, co ona sądzi w ogóle o tym uzasadnieniu, z czego to wynika, że ono jest takie, powiedzmy, lakoniczne, no, tak bym to nazwał. Panie Danielu, pozwolę sobie przerwać tą dyskusję, ze względu na to, że uważam, że pani przewodnicząca działa w imieniu komisji i komisja opiniuje, wystawiła to uzasadnienie, do czego była zobowiązana. Natomiast jeżeli chce pan zapoznać się szczegółami, bo są tutaj pewne dane chronione, bardzo proszę o zapoznanie się z protokołem komisji, który znajduje się w biurze Rady. Dziękuję. Przepraszam, panie przewodniczący, czy udzieli mi pan głosu? Proszę bardzo, zawsze. Bardzo miło mi się z panem rozmawiać. Mi również, nie tylko na sesji, po sesji również, czy to doskonale wiemy. Natomiast no, ja po prostu no, zadaję pytanie i chciałbym, żeby jednak pani przewodnicząca się do tego odniosła. No, to jest naprawdę dla mnie i śmiem twierdzić, nie tylko dla mnie, bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o nasze miasto. I wiemy, co wywołuje ta skarga, bo ja podejrzewam, że gdyby nie było skargi, nie byłoby sytuacji, w której ktoś straci pracę. Jeszcze raz panu powtarzam. Nie można uzasadnieniem obciążać panią przewodniczącą komisji ze względu na to, że komisja jest organem zbiorczym i kolegialnym. Uzasadnienie jest komisji. I proszę mnie zrozumieć, że ja nie mogę nawet nie zalecałbym udzielania odpowiedzi przez panią przewodniczącą ze względu na to, że wszelkie inne jakieś informacje spoza zostaną skierowane przeciwko pani przewodniczącej, co nie powinno mieć miejsca. Doskonale mnie pan rozumie. Panie przewodniczący, doskonale pana rozumiem, natomiast myślę, że krzywdzące jest to, że nie pozwala pan się w tej kwestii wypowiedzieć pani przewodniczącej, ale jeżeli taka jest wola, to rozumiem. Dziękuję bardzo. Oczywiście mogę zapytać panią. Ja chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Bardzo udzielam głosu pani. Więc tak, skarga była dość wyczerpująca i zawierająca dość spory materiał. Było 11 punktów tej skargi, z czego 3 punktami zajmowało się kuratorium lubuskie w Gorzowie. Natomiast jeden punkt nie rozstrzygaliśmy, ponieważ dotyczył osoby radnej. I w pozostałych kwestiach poprosiliśmy wiceburmistrza, poprosiliśmy naczelnika Wydziału Oświaty, którzy podpierając się dokumentami złożyli wyjaśnienia do pozostałych punktów i po prostu daliśmy wiarę właśnie słowom naczelnika i zastępcy burmistrza, jako że
wszystko udokumentowali i powiem szczerze, że w tej skardze bardzo dużo jest wątpliwości. Uzasadnienie może jest na tyle małe, ponieważ mówię, materiał jest tak, 11 stron skargi plus 166 załączników pani dyrektor przedstawiła, więc na tyle jest obszerne, że nie potrzebowaliśmy tutaj już konsultacji z panią dyrektor, bo jest naprawdę wyczerpujący, każdy punkt skargi jest opisany. I przy uzasadnieniu, skoro to była skarga na dyrektora, na komisję, na komisję oświaty, na burmistrza, na organ prowadzący, uznaliśmy, że tu nie ma żadnych niezgodności z prawem, bo każdy jakby zarzut, nawet biorąc pod uwagę te kontrole, no pani Kalinowska, przepraszam, pani dyrektor pisze, że miała nękana jest wręcz kontrolami, że ma 5 kontroli, że nie może pracować. Okazuje się, że jedną kontrolę miała komisji rewizyjnej, gdzie było planowana już w 2019 roku, więc to nie żadna nagonka, tylko planowana kontrola, która akurat się składa, że jestem członkiem tej komisji, trwała niespełna 2 godziny i nawet pani dyrektor w tym nie uczestniczyła. Następna kontrola, taka strasznie, co przeszkadzała pani dyrektor w pracy, to była kontrola z zakresu obrony cywilnej, pełnienia tych dyżurów. No to jest kwestia tylko sprawdzenia dokumentacji. Następna była planowana Urzędu Miasta, która była jakby wycofana w związku z tym, że wszedł audytor. I piąta kontrola, którą pani tam twierdzi, że jest nadal nękana, to miała być przeprowadzona rekontrola z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ale pani dyrektor przedstawiła na piśmie, jakie działania tam podjęła i tej kontroli praktycznie nie było. Czyli biorąc pod uwagę, to była tylko komisja rewizyjna, ten pełniony dyżur i audyt, który wiadomo jak wyszedł. I tam nie było drobnych uchybień, tylko tam były naruszenia dyscypliny finansów publicznych. I nie można było w uzasadnieniu do każdego punktu się odnieść uzasadniając. Po prostu nad tą całą ogromną całość tego dokumentu i tych załączników uzasadnienie jest jedno. Komisja nie stwierdziła tam jakichś uchybień ze strony i naruszenia prawa ze strony organu prowadzącego, burmistrza i Komisji Oświaty i Kultury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Panie przewodniczący, chciałbym zabrać głos i prosić o zamknięcie dyskusji. Bardzo szeroko było omawiane panie, to. Panie przewodniczący. Proszę. Pan przewodniczący Henryk, jeszcze nie wypowiedziałem takiej cudownej formuły. Udzielam panu głosu. Dziękuję bardzo. Mój wniosek formalny jest następujący. Zamknąć dyskusję w tym temacie z prostej przyczyny. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Gospodarki Miejskiej pani przewodnicząca omówiła skrupulatnie i dosyć długo sprawę dotyczącą skargi. Z tego, co słyszałem na Komisji Oświaty, nie pytano ją o nic. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że padł wniosek formalny pana Henryka Sienkiewicza, mogę dopuścić jeden głos za tym wnioskiem i jeden głos przeciwko temu wnioskowi. Kto chce wypowiedzieć się na temat wniosku pana Henryka Sienkiewicza? I tylko pod takim kątem pozwolę na dyskusję. Panie przewodniczący, czy ja mogę? Proszę bardzo. Ja jestem przeciw temu wnioskowi pana radnego Henryka Sienkiewicza z tego względu, że naprawdę jest to zbyt ważna uchwała, zbyt ważna kwestia, która ogniskuje zainteresowanie opinii publicznej, żebyśmy nie wyjaśnili tego do końca i tak bardzo, jak tylko możemy. Dlatego jestem przeciw. Szanowni Państwo, sama pani przewodnicząca Komisji Skarg powiedziała, że było szereg wątpliwości co do tej skargi. Ja, jeśli chodzi o rozwianie tych wątpliwości, nie usłyszałem tych wszystkich argumentów i chciałbym więcej wyjaśnień w tej sprawie. Tutaj największą moją bulwersację budzi fakt taki, że to, co się dowiedziałem tak naprawdę dzisiaj, że nie dano się pani dyrektor ustosunkować do swojej skargi, do argumentów, które podał pan naczelnik, które podał pan burmistrz, też konserwator. Szanowni Państwo, każda nawet rozprawa sądowa musi się odbyć przy obecności stron i trzeba dać szansę stronom
obydwu na odniesienie się do argumentów strony przeciwnej. To tutaj nie daliśmy tej szansy. Proszę Państwa, naprawdę jest mało takich sytuacji w naszej pracy, jeśli chodzi o radnych, żeby można było się opowiedzieć za dobrym albo złem. Za tym, czy pani dyrektor, która działa w tej szkole od kilkunastu lat, powinna zostać zwolniona, bo tak naprawdę to tego wszystkiego dotyczy. Panie Tomaszu, proszę nie używać wyrażeń, które nie mają miejsca. Ale proszę pana, to jest moja ocena i tak to wszystko widzę. I chciałbym, żebyśmy się zajęli sprawę tak naprawdę. To częściej sprawy niż tylko ta, o której nam się tutaj mówi, z tego względu, że pani dyrektor ma być zwolniona i zostały poczynione te kroki. I naprawdę, jeśli my uznamy tą skargę za bezzasadną, to przyczyniamy się do tych wszystkich dużych może rzeczy, o których mówię, ale które mają faktycznie miejsce. Bo naprawdę powinniśmy tutaj stanąć w obronie kobiety, która jest niszczona, którą próbuje się dezawuować. I tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głos. Panie przewodniczący, wniosek formalny podlega głosowaniu. Przepraszam bardzo, panie radny, wniosek formalny podlega głosowaniu, zgodnie z ustawą i statutem przewodniczący ma prawo i powinien dopuścić jeden głos za i jeden głos przeciw i poddaje go pod głosowanie. Usłyszałem jeden głos przeciwny temu wnioskowi. I teraz, jeżeli ktoś chce zabrać głos za, to udzielę głosu za tym wnioskiem. Jeżeli nie usłyszę, to poddam ten wniosek pod głosowanie. Nie słyszę. Poddaję wniosek pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem wniosku pana Kwarcińskiego? Kto jest za przyjęciem wniosku pana Kwarcińskiego dotyczącego przeciwnego, proszę, przepraszam, kto jest za przyjęciem wniosku pana Sienkiewicza o zamknięciu dyskusji? Sienkiewicz za. Coraz trudniejsze zadanie państwa. Pan Grzegorz Kuźniar. Pan Krzysztof Sienko. Krzysztof Sienko nie bierze udziału w głosowaniu. Pan Krzysztof Sienko nie bierze głosowania udziału. Pan Grzegorz Kuźniar. Zamykam głosowanie. Za wnioskiem pana Sienkiewicza głosowało 14 radnych. Przeciw było głosów 4. Jeden głos był wstrzymujący się i jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że wniosek pana Henryka Sienkiewicza został przyjęty. Przepraszam, dwie osoby nie brały. Przepraszam bardzo. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że wniosek pana Henryka Sienkiewicza został przyjęty. Przystępuję zatem do głosowania uchwały. Kto z pań panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Sienkiewicz za. Sienkiewicz za. Proszę odnotować. Pan Tomasz Kwarciński, pan Daniel Marchewka, pan Andrzej Chodań i pan Witek Jakub. Proszę o głos. Panie przewodniczący, z przykrością stwierdzam, że nie będę brał udziału w głosowaniu. Pan Daniel Marchewka nie bierze udziału w głosowaniu. Pan Tomasz Kwarciński. Panie przewodniczący, przykro mi, ale niestety nie mogę wziąć udziału w tym głosowaniu w takiej formie. Dziękuję bardzo. Muszę poinformować, pan Andrzej Chodań, pan Witek Jakub. Zamykam głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych. Za uchwałą głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych nie było. 3 głosy są wstrzymujące się. 4 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Przechodzę do punktu 3D. D? E. E, przepraszam.
E. To jest projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Żagań o statusie miejskim. Kto z pań, panów radnych chce zabrać głos? O głos prosi pan wiceburmistrz. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tylko moment. Może. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę państwa, chciałem się tylko odnieść krótko do tego, co powiedział pan przewodniczący Komisji Oświaty. Nie obwiniam radnych o nic. Panie przewodniczący, pan omówił szeroko te zmiany na sesji, prezentując je całej Radzie właśnie wtedy na sesji, tak jak ja. Czy prowadził pan jakiekolwiek konsultacje z organem prowadzącym? Nie pamiętam. Czy pytał pan, czy budżet miasta na przykład tą kwotę, którą pan zaproponował, jest w stanie udźwignąć? Nie pytał pan. Dlaczego zatrzymał się pan tylko na 1000 zł? Tak naprawdę też mnie to zastanawia, ponieważ sugerował pan, żeby nie opierać zapisów na uchwałach ościennych samorządów. To ja chciałem pana zapytać, na czym pan oparł swoją propozycję? Dziękuję. Panie przewodniczący, można? Krzysztof Sienko. Proszę bardzo, kto chce zabrać głos? Krzysztof Sienko. Kto z pań, panów radnych chce zabrać głos, bo nie słyszę? Krzysztof Sienko, panie przewodniczący. Krzysiek Sienko chce zabrać głos. Przepraszam, kto z pań, panów radnych chce zabrać głos? Krzysztof Sienko, panie przewodniczący. Krzysztof Sienko chce zabrać głos, panie przewodniczący. Dobrze, w kolejności. Jako pierwszy zgłosił się o głos, poprosił pan przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Krzysztof Sienko. Proszę bardzo, udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, szanowni radni, pragnę odpowiedzieć panu wiceburmistrzowi na pytania, które padły i skierował w moją stronę. To nie Komisja Oświaty czy przewodniczący prowadzi negocjacje ze związkami, tylko organ nadzorujący placówki i proponujący tą uchwałę. I ja mam pytanie, dlaczego organ nie poinformował na przykład Komisji Oświaty, że takie negocjacje są prowadzone i nie zaprosił przedstawicieli, niekoniecznie mnie, na te negocjacje ze związkami? To jest odpowiedź na pierwsze pytanie. A na drugie pytanie, dlaczego ta kwota 1000 zł? Panie burmistrzu, bo kwota 1000 zł to jest kwota równa 20% wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. I państwa zmiany, które proponujecie odnośnie dodatków funkcyjnych, są bardzo dobre. Podpisuję się pod tym obiema rękoma. Ja tylko się zwracam z prośbą, aby zastąpić ten zapis, że dodatek motywacyjny będzie naliczany od wynagrodzenia nauczyciela mianowanego, bo to jest na szkodę nauczycieli dyplomowanych i tutaj chyba pan ma takie samo zdanie jak ja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Daniel Marchewka prosił o głos. Bardzo proszę, udzielam głosu. Panie przewodniczący, ja dziękuję. Natomiast ja po prostu podpowiadałem, że pan Krzysztof Sienko chciał zabrać głos i pan przewodniczący Komisji Oświaty Krzysztof Sienko wyczerpał wszystko, co ja chciałbym powiedzieć w tej kwestii. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Proszę państwa, poddam uchwałę pod głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Za. Wstrzymał. Sienkiewicz za. Pan Grzegorz Kuźniar. Zamykam głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za uchwałą głosowało 14 radnych. 3 głosy były przeciwne. 3 głosy były wstrzymujące się.
i jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 4. Wolne wnioski i informacje. Proszę bardzo. Czy ktoś z pań, panów radnych chce zabrać głos? Nie ma, nie słyszę. W związku z powyższym informuję panie i panów radnych, że zarówno sesja Rady Miasta planowana na 26 grudnia, jak i komisję 20 grudnia, panie przewodniczący, lutego. Przepraszam bardzo, lutego, jak i też komisję w związku z ograniczeniami związanymi z koronawirusem odbędą się w systemie zdalnym. Bardzo proszę o 15-minutowe wcześniejsze włączenie się celem sprawdzenia jakości przekazu. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszej sesji. Życzę państwu miłego weekendu i do zobaczenia na następnym posiedzeniu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.